Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moimi gośćmi są Państwo Anna i Janusz Wardakowie, którzy są małżeństwem od 29 lat, są również szczęśliwymi rodzicami, 10 dzieci. Prowadzą również doradztwo rodzinne i wychowawcze, są autorami wykładów, prelekcji, a także autorami artykułów prasowych i książek poświęconych tematyce wychowaniu dzieci, miłości małżeńskiej i życia rodzinnego. I są również Państwo jednymi ze współzałożycieli i moderatorów Akademii Familijnej w Polsce. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje takie pierwsze pytanie, jak Państwo się poznali? Jak to było na początku? Jak ta Państwa znajomość zapoczątkowała? To moja żona jest specjalistką od opowiadania. Tak krótko. Nie, no tak. No znaczy oczywiście tak jak każda para ma swoją niepowtarzalną historię, tak było również w naszym przypadku. Studiowaliśmy na jednym wydziale na lingwistyce stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, ale chociaż jest to wydział wybitnie sfeminizowany, to jakoś na siebie nie trafiliśmy na wydziale, tak? Jakoś się tam mijaliśmy. Ale potem no, takim początkiem początków to było to, że ja po pierwszym roku, jak to widać, że nie ma jakby przypadku, nie? Że każdy jakby ta opatrzność czuwa, żeby właściwe osoby się spotkały. Ja po pierwszym roku miałam mnóstwo egzaminów i odnosiłam całą stertę ciężką książek. Byłam wymęczona, bo to były naprawdę trudne egzaminy i było ich dużo. I do biblioteki odnosiłam całą stertę książek już po ostatnim egzaminie. I jakoś tak kątem oka rzuciłam na takie ławki, które koło biblioteki stały, i pod jedną z ławek jakąś karteczkę taką niedużą zauważyłam, ale oczywiście miałam zajęte ręce, mówię, a dobra, ciekawe co to za karteczka, ale jak będę wracała, no to ją podniosę, zobaczę co to jest, nie? A tam gdzieś w kąciku taka leżała, po prostu się poniewierała, jakiś taki śmietek mały. No i oczywiście jak wyszłam z tej biblioteki, to zapomniałam o tej karteczce, no i potem już gdzieś tam przy schodach, daleko, daleko w końcu korytarza coś mi nagle tknęło, a karteczka i mówię, nie, no już nie wracam, nie ma sensu, ale jednak jakiś głos mi mówił, wróć po tą karteczkę. No i rzeczywiście wróciłam, podniosłam i to było zaproszenie na obóz roku zerowego Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej, tam w Witowie, w Kirach, koło Zakopanego. No i potem właśnie mówię, no dobra, fajnie, no to wrzesień, no to tam jeszcze nie mam planów, pojadę. No potem jeszcze w tym wrześniu też oczywiście były przejścia, bo to było tam no, po pierwszym roku, jeszcze miałam kontakty z kolegami z liceum, no i pojechaliśmy całą taką paczką do Zakopanego, było super fajnie, no i koledzy mówią, słuchaj, nie jedź na ten obóz, zostań tu z nami. Ja mówię, nie no, pojadę. I jeden z kolegów, taki mój przyjaciel właśnie odprowadzał mnie tam na ten obóz z plecakiem. Jechaliśmy autobusem, przejechaliśmy przystanek, lało potwornie i Marcin mówi, słuchaj Ania, wracamy do Zakopanego. No to zabłądziliśmy, nie wiemy gdzie jest ten dom w ogóle, chodź wsiadamy, autobus jedzie, wracajmy, nie? Ja mówię, nie Marcin, jak już tu dojechaliśmy, to idźmy, zobaczmy, nie? No i rzeczywiście on tam wiernie ze mną poszedł, tam się osuszył trochę, w końcu ten dom znaleźliśmy, a Janusz tam właśnie trafił też na ten obóz. I też on był w takim momencie, powiedzmy, specyficznym, bo jakby od dawna czuł, że chce jakoś życie takie bardziej duchowe, pogłębione mieć. No i rozważał między innymi pójście do zakonu i był po takich rekolekcjach powołaniowych świeżo, gdzie to było u Palotynów w Wadowicach. Tam chyba ile byłeś, miesiąc? Tak. No właśnie, no i tam właśnie był w tych Wadowicach miesiąc, tam rozważał, doszedł, jak potem mi w końcu powiedział kiedyś, że jednak tych głosów żeńskich mu w chórze brakowało, no i wrócił, ale taki wrócił trochę też na rozdrożu, nie wiedział, co ma dalej robić i ksiądz mu powierzył prowadzenie tego obozu, tak, i ja był taki trochę wkurzony, chyba taki trochę może zagubiony i tam pierwszego wieczoru, jak trafiłam taka zmoknięta tam na takie spotkanie pierwsze, a on właśnie stanął i powiedział, jak wy sobie wyobrażacie, że tu będziecie chodzić tylko po górach, to sobie w ogóle od razu zapomnijcie, bo to będą wykłady, formacja. Ja mówię, Boże, co za straszny facet. Trzeba go mijać szerokim łukiem. I no, ale potem właśnie nie udało. Tam wspólnego się nie udało ominąć. Wspólne wieczory, jak tam śpiewy przy gitarze. I Janusz właśnie twierdził, że właśnie, że się zakochał we mnie od pierwszego usłyszenia, że gram i śpiewam, to wtedy
Także, no i tak jakoś się to potem potoczyło, bardziej pewnie przez wolno się rozwijało, przez przyjaźń, tak? Przez to, że właśnie odkrywaliśmy, działając już potem w SKMA, no, że mamy wiele wspólnych tematów, że ja widziałam, że jak tam Janusz się czegoś podejmie, jakiegoś tam wykładu czy coś, to że to zrobi, więc jakoś tak ta relacja dojrzewała powoli, tak? Mm-hmm. A jak Państwo wspominają swój dzień ślubu? Było bardzo zimno, bo braliśmy ślub w terminie nietypowym, bo w styczniu, a było to spowodowane tym, że ślub ani rodzice, delikatnie mówiąc, nie byli zachwyceni moją kandydaturą na męża jej ukochanej jedynej córki, więc podejmowali różne środki, żeby to opóźnić. No i taki termin, albo żeby w ogóle do tego nie doszło, i taki termin, który był rozsądny w październiku, nie doszedł do skutku z tego powodu, ale potem kolejny, który był możliwy, był właśnie styczniowy, wydawał się niekorzystny, rzeczywiście było strasznie zimno, nie dość, że styczeń to jeszcze wyjątkowo zimno, no ale to już uznaliśmy, że takie małe przeszkody nie mogą nas wystraszyć, było bardzo dużo ludzi, bo mieliśmy bardzo dużo znajomych właśnie ze stowarzyszenia, z różnych miejsc, z uczelni, z pielgrzymki. No już wtedy byliśmy takimi osobami, które też w różnych miejscach były aktywne i miały wielu przyjaciół, z rodziny zresztą też, także rzeczywiście było to dużo osób na mszy. Potem było właściwie dwa wesela, bo drugie wesele, takie mniejsze, to było właśnie w Świętej Annie. To pierwsze było takie oficjalne dla rodziców i najbliższego grona znajomych, a drugie było w podziemiach Kościoła Świętej Anny w Warszawie dla tego grona przyjaciół, które się nie załapało na to pierwsze. Także rzeczywiście to był taki dzień, no rzeczywiście przeżyty też w bardzo dużej grupie rodziny i przyjaciół. Takie prawdziwe świętowanie tego pięknego dnia. A jak dbają Państwo o swoją relację małżeńską, posiadając no, niemałą liczbę dzieci, więc to czasami jest trudne. Niektórzy są przerażeni, jak mają nawet jedno, jak teraz dbać o tą relację. Jak Państwo sobie? Myślę, że my od początku mieliśmy takie poczucie, że to jest coś, o co musimy dbać i nie można tego odkładać ze względu na dzieci. No przynajmniej nie za bardzo, wiadomo, że są różne momenty, ale że ten argument, że mamy małe dzieci, no rzeczywiście trzeba trochę odsunąć na bok, bo inaczej, zresztą my patrzymy potem, patrząc jak się rodziły nasze dzieci, no to w rezultacie mniej więcej gdzieś po 20 latach moglibyśmy zacząć wychodzić, więc, bo wtedy nie mieliśmy małych. Nie wiem, czy wtedy to byśmy chcieli. Tylko czy byśmy chcieli. Więc mieliśmy takie poczucie rzeczywiście, że ta relacja jest bardzo ważna. Na pewno to też umocniło potem w ogóle naszą wizję rodziny, bardzo, bardzo silnie ukształtowała Akademia Familijna, w którą mieliśmy tutaj przyjemność współzakładać w Polsce, ale też wiele rzeczy zauważyliśmy w naszej rodzinie, które warto było no, jeszcze trochę lepiej robić. I między innymi ta taka wizja, że małżeństwo musi być w rodzinie na pierwszym miejscu przed wychowaniem dzieci. To też jest jedna z rzeczy, którą no, tam bardziej dostrzegliśmy, bo my można powiedzieć, że byliśmy dość dobrze przygotowani o tyle, że prowadziliśmy między innymi razem wykłady na uniwersytecie, takie otwarte wykłady właśnie w ramach stowarzyszenia o tematyce rodzinnej, więc my już teoretycznie byliśmy przygotowani no teoretycznie wcześniej. Tak, no ale właśnie wiadomo, że dopóki człowiek się jakby nie zderzy sam z tą rzeczywistością, to może słuchać wielu fajnych wykładów i w ogóle, ale dopóki sam tego nie doświadczy, no to po prostu trochę jest to dla niego abstrakcja i generalnie to, co jakby, no nie wiem, już nie pamiętam, bo to już tyle lat wstecz, jak to było na początku, pewnie gdzieś tam na początku to zawsze ludzi niesie tam trochę ta siła rozpędu, tak, jakaś taka namiętność, która tam na początku jest taką bardzo silną tutaj więzią, no i ludzie trochę jakby usypiają, tak, w tym momencie i wydaje im się, że to tak będzie zawsze,
i że to będzie tak zawsze pięknie ich niosło i tak dalej, a potem nagle budzą się i widzą, ojej, gdzie my jesteśmy, nie? I no właśnie, to jest takie powiedzonko, co nas gubi zawsze i wszędzie, jakoś to będzie. I tak jak właśnie, tak jakby to, co i jakby w Akademii Familijnej dużo się o tym mówi i to, co my teraz jako osoby, które prowadzą warsztaty, wykłady dla małżeństw, to mówimy, to że po prostu, no jakkolwiek źle by to w niektórych uszach zabrzmiało, że nad miłością trzeba pracować, że to nie jest tak, że to się samo zrobi i że to trzeba po prostu, im więcej wyzwań, im więcej jakby tutaj dzieci chociażby, tak, i spraw do załatwienia, tym bardziej właśnie tutaj trzeba do tego wracać i tym bardziej jakby tu wkładać wysiłek, bo jak my zaniedbamy, mówi się nieraz, że dzieci grzeją się w miłości, w świetle miłości rodziców, w cieple miłości rodziców, nie? My się na tych dzieciach tak skupimy, na tych innych sprawach, potem się porozłażą nasze relacje i po pierwsze będzie nam trudniej ogarnąć to wszystko, bo będziemy po prostu źli na siebie, pokłóceni, albo będziemy czuli, że jest pustka, niezrozumienie, że jesteśmy w sumie w tym małżeństwie samotni, to nam podcina skrzydła także jako rodzicom w tym aspekcie wychowawczym. No właśnie, a dzieci potem dostają rykoszetem, nie? Te dzieci, dla których wszystko poświęciliśmy łącznie z naszą relacją, po prostu potem obrywają, jak ta relacja się rozpada, tak? I one są ofiarami. My jesteśmy ofiarami, ale one też. Tak, i odchodzą dzieci, a my zostajemy we dwójkę, nie mamy o tym rozmawiać. To obcy człowiek, tak okazuje się. Właśnie. Jak tworzyć w ogóle tą jedność małżeńską? Na pewno trzeba na to poświęcać czas, ale myślę, że to trzeba pamiętać, że to nie jest tylko kwestia czasu, tak? Bo można być razem i też mało się znać, można być razem i być w pewnym sensie samotnym. Myślę, że trzeba, no miłość to jest niemożliwa bez poznania drugiej osoby, więc trzeba chcieć w obie strony trochę wejść w świat tej drugiej osoby, w to, co jest ważne dla niej, to, co jest w sam sposób trochę myślenia. Wiadomo, że mężczyźni, no w ogóle my się różnimy co najmniej na takich trzech obszarach w małżeństwie, w każdym małżeństwie, to znaczy po pierwsze to jest mężczyzna i kobieta, jeszcze dzięki Bogu, po drugie mamy różne temperamenty i po trzecie mamy doświadczenia różne z rodzin pochodzenia. I trzeba, nie chodzi o to, żeby, bo też ostatnio trochę też studiowaliśmy temat autonomii, to też jest ważne, żeby zachować jednak pewną równowagę między bliskością a autonomią, ale trzeba no, przełamywać takie bariery, że ja myślę w jakiś sposób i to mój sposób myślenia to jest ten właściwy, a po prostu żona nie rozumie, jaki jest, prawda? Albo to moje sprawy są ważne, a tam żona to mi opowiada o jakichś głupotkach, które są bez znaczenia i jeszcze w dodatku za dużo czasu na to poświęcam. Więc trzeba, trzeba zachować to, że każdy z nas pozostaje tym, kim jest, ale jednocześnie stara się przybliżyć i poznać jak najlepiej drugą osobę i stworzyć, chodzi o to, żebyśmy mieli taki duży obszar wspólny, rzeczy, które wspólnie rozumiemy, które dla nas są wspólnie ważne, które mamy wartości, które wyznajemy. I rzeczywiście to, bo to, no miłość też nie jest nigdy, trzeba pamiętać, że miłość poza tym okresem pierwszego zakochania, ona nie wytrzymuje próby czasu, kiedy jest zawieszona jakoś tak w powietrzu, tak? To znaczy ona musi czymś żyć, rozmową wspólną, to co nazywamy intymnością, czy taką bliskością przyjacielską w takim znaczeniu, no to tak jak z przyjacielem, no nie może być przyjacielem osoby, która jest dla nas de facto obca, a w małżeństwie powinniśmy być dla siebie przyjaciółmi, więc to jest też, przyjaźń to jest też coś, co tak jak i małżeństwo i szczęście się nie przydarza się po prostu, tylko coś, co nad czym my też pracujemy. No tak, ja tutaj chciałabym to uzupełnić. Po pierwsze, to co Janusz powiedział, nie? Tak jak my widzimy małżeństwo, no to oczywiście takim fundamentem jest taka więź, nie? To o czym Janusz mówił, żeby świadomie pracować wtedy, kiedy ta pierwsza, bo taki właśnie amerykański psycholog Robert Sternberg, on właśnie jakby podjął się analizy tego złożonego zjawiska i wydawałoby się nieogarnionego ludzkim umysłom, jakim jest miłość. I on tutaj wyodrębnił takie trzy składniki miłości, właśnie namiętność, intymność i zaangażowanie.
No i oczywiście na początku, w większości przypadków, nie, to jest ta namiętność, etap tej różowej mgły przed oczami, kiedy po prostu wszystko nas łączy, nic nas nie dzieli, jesteśmy dla siebie stworzeni, odnaleźliśmy w kosmosie drugą połówkę jabłka. Tak. I to się na początku wydaje, że to no i oczywiście strasznie nas do siebie ciągnie, tak? Tutaj ten aspekt seksualny, tak, erotyczny, jest takie przyciąganie wielkie. No i to jest ta namiętność. Potem, i to nieraz jest taki początek, jak się mówi, miłość od pierwszego wejrzenia, co dla mnie jest, moim zdaniem to się nie sprawdza. Oczywiście są przypadki, kiedy tak, i tutaj jakby no, każda sytuacja jest inna i każda historia jest inna, ale w większości przypadków to jest po prostu tak, że my najpierw się zakochujemy i potem już wszystko sobie dopasowujemy, tak, do tej wizji idealnej tej osoby i to nas gubi, nie? I wiele par to gubi, bo to jest w sumie bardzo płytkie, ulotne i potem w małżeństwach, które gdzieś tam już dojdą do skutku i są razem 24 na dobę, nie? I różne rzeczy zaczynają wychodzić i tak dalej, no to podobno naukowcy tam mówią, że to 2-4 lata i to jakby zjazd. I tu widzimy zresztą według danych GUS-u pierwszy taki pik rozwodów, nie? Kiedy te już klapki spadają, motyle w brzuchu już tam nie fruwają, nie? No to teraz albo my brniemy w to i budujemy teraz z wysiłkiem tą przyjaźń, intymność, poznajemy się lepiej, szukamy głębi, albo po prostu idziemy szukać sobie, zabieramy zabawki, idziemy do innej piaskownicy, żeby szukać tych wrażeń, które takie były fajne, nie? Dla nas na początku. Coś się wypaliło, to bardzo często się słyszy, no bo coś się wypaliło, nie? I po prostu idziemy dalej, a potem znowu i znowu i podobno za każdym razem jest łatwiej jakby zerwać to i iść dalej. No i potem właśnie zaangażowanie, czyli ta namiętność, intymność, która tam kiedyś spada i oczywiście, znaczy nie, intymność, nie, namiętność spada, intymność jakby musimy budować i to jest ta praca, o której Janusz mówił, no i to zaangażowanie, nie, to, że my po prostu chcemy być w tym związku, chcemy budować, że widzimy w tym wartość i tutaj jakby już zakończę moją wypowiedź, żeby zrobić przestrzeń na kolejne pytanie, ale bardzo ważną rzeczą, bardzo ważną, z jaką mentalnością my wchodzimy w to małżeństwo albo potem sobie tam stopniowo dojrzewamy do tego, czy to jest mentalność, nie jest przypadkiem mentalność rozwodowa, bo to się bardzo często spotyka teraz, że młodzi ludzie, nawet już biorąc ten ślub, gdzieś w tyle głowy mają, a jak nam nie wyjdzie, to się najwyżej rozstaniemy. I widzą mnóstwo przykładów wokół, że moi rodzice się rozstali i przyjaciele, i znajomi, i sąsiedzi i gdzieś tam te furtki w głowie są i my to porównujemy często do tego, czy my ten dom wspólny wynajmujemy z taką opcją, że jak coś nam przestanie pasować, to my się po prostu przeprowadzimy. Czy my ten dom budujemy na zawsze, tak? I cokolwiek by się działo, my chcemy tu mieszkać, jak się pojawiają małe jakieś tam szczeliny, rynna cieknie czy coś, to my reperujemy, żeby po prostu on nam służył długo. Czy my mamy właśnie w głowie tą opcję, że jak i boimy się, żeby nie przeinwestować, bo jak dom wynajmujemy, to mówimy, a robić ten remont, nie robić tego remontu, bo może włożymy pieniądze, a za chwilę może już gdzie indziej będziemy mieszkać, więc jakby to taki obraz tutaj jakby mamy, żeby nie mieć tej mentalności rozwodowej, tylko właśnie taką, że cokolwiek by się działo, jakikolwiek kryzys, no nieraz są sytuacje takie, że się nie da, tak, bo coś, nie, różne bardzo bogate jest życie i rzeczywiście lepiej się rozstać, separacja czy coś, ale dopóki się da, no to żeby ten związek ratować, nie? Mhm. A mają Państwo kontakt? Jak mamy tą mentalność rozwodową, to część naszej energii już gdzieś tam na boki ucieka, zamiast się skupić tutaj na ratowaniu, powiedzmy, związku. I tak chciałam zapytać, bo Państwo mają kontakt z różnymi małżeństwami. Jakie są najczęstsze powody, o których Państwo słyszą właśnie, że pojawia się ten kryzys w małżeństwach? No to wiemy oczywiście, że to jest temat bardzo szeroki. Trudno mi mówić tak, można tak jak mówi, pisał Tolstoj, że każda, wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa jest nieszczęśliwa na swój sposób. I rzeczywiście no, tych spektrum tych problemów, tych możliwości, kiedy w jaki sposób popsuć rodzinę, jest, czy małżeństwo, tak, jest bardzo dużo. Wiemy pewne, jakie rzeczy na pewno pomagają, a no, jak można zepsuć, to jest dużo możliwości. No na pewno, myślę, że wydaje mi się, że najczęściej to jest takie zwykłe, tak myślę, takie zwykłe, bo są oczywiście sytuacje specyficzne, czasami znamy też, no niestety też znamy takie przypadki też wśród bliskich nam osób,
sytuacji rozwodowych, takich już bardzo, bardzo ciężkich. Czasami to są naprawdę jakieś rzeczy wniesione z rodzin pochodzenia, takie bardzo trudne, nierozwiązane, które potem no, związane z umiejętnością w ogóle budowania relacji, budowania więzi, czy z jakimiś zranieniami takimi bardzo głębokimi, bo to trzeba też pamiętać, że dzisiaj trochę myślę, że za łatwo się usprawiedliwiamy, że miałem ciężkie dzieciństwo. No my też, żaden z nas nie pochodzi z takiej rodziny idealnej i też nie może powiedzieć, że mieliśmy jakieś idealne wzorce małżeńskie w naszych rodzicach, tak? Ale staramy się budować na tym, co mamy. Więc są sytuacje takie bardzo specyficzne, tak? Uzależnienia. Tak. Natomiast ja myślę, że chyba najczęściej to jest dosyć prozaiczne takie zaniedbanie tego, że właśnie to, o czym Ania mówiła, że miłość jest coś, o co trzeba budować, co trzeba walczyć. To znaczy przykrywa nas codzienność, przykrywają nas, mylimy to, co bardzo wielu ludzi robi, rzeczy właśnie ważne, zostawiamy na bok rzeczy, które są ważne, ale nie pilne, bo jest je łatwiej odłożyć, więc robimy ciągle rzeczy pilne. No co jest pilne? Trzeba dzieci zawieźć do szkoły, trzeba zrobić obiad, trzeba zarobić pieniądze, trzeba, rzeczy w pracy są pilne. No randka z żoną przełożona o tydzień nie powoduje kryzysu małżeńskiego, tak? Ale brak randek przez 2 lata prawdopodobnie już tak. To samo głębsza rozmowa, czy dbałość o zadbanie o intymność małżeńską. Więc wydaje mi się, że poza przypadkami takimi specyficznymi, to najczęściej to jest takie zwykłe zaniedbywanie. Jest takie porównanie, które mi się wydaje dobre, że Ania wspomniała, że to, co nas łączy, to tak w sposób taki najgłębszy, to jest więź. I ta więź małżeńska, to też wielu autorów to opisuje, że ją można porównać do takiej grubej liny, która się składa ze sznurków, a te sznurki jeszcze z niteczek. I teraz to, co my robimy w ciągu życia, ale robimy to nie od święta, tylko każdego dnia, to jest albo te sznureczki dowiązujemy, kolejne niteczki, albo je przecinamy. I ludzie nie doceniają tego, myślą, że no tam nie mamy czasu dla siebie w ciągu roku, ale wyjedziemy na super wakacje i albo no to potem jest super terapia prawdopodobnie już potrzebna i też nie wiadomo, czy pomoże. Więc to jest tak, że nawet w drobnej jakiejś sytuacji, kiedy nie wiem, jemy razem posiłek na przykład i możemy od tego posiłku, który to może trwać 15 minut, i możemy z tego kontekstu wyjść albo troszkę umocnieni, bo zapytaliśmy drugą osobę, czy smakowało, w czym pomóc, co podać, uśmiechnęliśmy się, tak? Albo pogniewani, bo myślimy o swoich sprawach, bo nam coś nie smakowało, bo... Więc to jest tak, że... Tak naprawdę myślę, że poza, mówię o tymi sytuacjami, gdzie w pewnym sensie związek się zaczyna z głębokimi problemami, to trudno sobie wyobrazić związek, w którym małżonkowie naprawdę na co dzień nad nim pracują i on się mimo wszystko rozpada. Zresztą jak spojrzymy na małżeństwa naszych rodziców czy dziadków, no to właśnie też to widać, że pomimo, że one były na pewno też niedoskonałe, to jednak oni po pierwsze zaczynali właśnie z taką mentalnością, że ma to być na zawsze, ale po drugie mieli taką motywację, żeby na co dzień no raczej to budować niż burzyć, tak? Więc wydaje mi się, że to tak naprawdę większość przypadków, po tym oczywiście dorabiamy do tego, nie wiem, w sprawach rozwodowych, jak patrzymy na przyczyny te oficjalne, no to jest niedopasowanie charakteru i tak dalej, ale co to znaczy niedopasowanie? No to nikt nie jest dopasowany, trzeba też powiedzieć. To jest pewien też mit, prawda? Ten mit o dwóch połówkach pomarańczy czy jabłka, które rzekomo się mają gdzieś tam znaleźć, jest absurdalny, jest szkodliwy, dlatego że skupiamy się na tym, żeby znaleźć tę idealną osobę, a potem, kiedy coś się nie udaje, to zwalamy na to, że to była osoba nieudana. No, nikt nie jest idealny, nikt nie jest do końca dopasowany, po prostu nad tym trzeba pracować. Ktoś tak fajnie powiedział, właśnie już nie pamiętam, który z autorów, że właśnie czasami sobie zadają małżonkowie pytanie, już będąc w związku, czy to na pewno jest właściwa osoba, ale nawet jeżeli to nie jest właściwa osoba, a traktujemy ją tak, jakby to była ta najwłaściwsza, to wtedy po jakimś czasie
wydaje się właściwa. A nawet jeżeli spotkaliśmy właściwą osobę, ale traktujemy ją źle i tak jakby była niewłaściwa, no to po jakimś czasie okazuje się, że faktycznie jest niewłaściwa. I myślę, że no tak jak mówię, no taka rozmowa czy każdy wykład no jest pewnym uogólnieniem z konieczności, natomiast, bo mówię, sytuacja jest nieskończona ilość, natomiast jakby no pewna taka generalna zasada myślę, że możemy przyjąć, nie, żeby po prostu tą drugą osobę zawsze traktować tak, jak to była ta najwłaściwsza i tak się tutaj właśnie takim, jeszcze Janusz mówił o tej więzi, prawda, o tych niteczkach, sznureczkach, no ja nie mogę nie wspomnieć o tym też, co zawsze w swoich wykładach mówimy, tak, mamy takie przekonanie, że takimi dwoma filarami małżeństwa, tej więzi małżeńskiej, to jest właśnie współżycie i komunikacja, nie? I to na ten temat też mam dużo wykładów, warsztatów i ludzie jakby chcą o tym słuchać i rzeczywiście mówią faktycznie, tak jest, nie? Że te dwie sfery, no komunikacja, jeszcze komunikacja jakoś tam się mówi, nie, trochę, ale też jakby można zawsze rozszerzyć, nie, ważne też jest to, żeby mieć o czym rozmawiać, nie tylko jak, ale żeby mieć te wspólne tematy, a potem żeby mieć wspólne tematy, trzeba mieć właśnie trochę tej autonomii, żeby być dla tej drugiej osoby takim trochę zawsze nieodkrytym i takim trochę tajemniczym i gdzieś tam samemu wzrastać jako człowiek, ale też być takim darem, jak mówimy, że mamy być darem dla drugiej osoby, to żeby być takim darem, który rzeczywiście cieszy, nie? Także starać się o swój rozwój intelektualny, duchowy, no nie odpuszczać, bo kiedyś się może staraliśmy, nie? Faceci, o kurczę, żeby zaimponować jej czymś, no to ja tak w ogóle stawałem na głowie, a potem jak już powiedzmy 10-15 latach, a to już tam nie ma o co walczyć, już nie trzeba się starać, to tak samo, nie? W drugą stronę dokładnie to samo, jeżeli chodzi o tam wygląd, no każdy ma to, co ma i lata lecą, no nie oszukujmy się. Starajmy się, nie, żeby dla tego męża, tak jak wychodzimy do pracy, tak, i gdzieś tam właśnie się w te szpilki bijamy, chociaż nieraz cierpimy, a jakieś tam, nie wiem, makijaż, cokolwiek, natomiast właśnie przede wszystkim w domu dla męża, kurczę, wyglądajmy dobrze, a nie w niego. W domu zmywamy wszystko. A w domu wszystko zmywamy i męża witamy w maseczce na twarzy i w jakichś papilotów już się nie nosi, ale kiedyś były papiloty, no i facet tak. W progu szok poznawczy, no bo wrócił z jakiejś korporacji, gdzie takich lasek właśnie na szpilkach cały dzień wokół niego się kręciło mnóstwo i wraca do domu, no i co? I go wita laska, która w firmie kokietowała z szpilkami innych facetów, a w domu po prostu w rozciągniętym dresie i w jakiejś tam kapciach i co, nie wiem, cokolwiek tam jeszcze można wymyślić, nie? Więc jakby trochę jakby nad tym się zastanówmy. No i to współżycie, to jest temat bardzo, bardzo szeroki. I jak mamy warsztaty czy wykłady na ten temat, no to ludzie rzeczywiście podchodzą, mówią, szkoda, że tak mało się o tym mówi, nie? A tu jest naprawdę dużo rzeczy, nie? Czasami taki błąd podstawowy. Będziemy współżyć, jak będzie między nami wszystko dobrze, nie? Jak tam już się dogadamy, wszystkie problemy... I oboje będziemy mieli ochotę. I oboje będziemy mieli ochotę, nie? No i potem to się rozjeżdża i rzeczywiście to jest bardzo, bardzo duży błąd i przez to wiele małżeństw oddala się od siebie, że po pierwsze współżycie traktuje jak taką wisienkę na torcie, no jak nie będzie żadnych pretensji między nami, ja nie mówię, żeby problemy rozwiązywać w ten sposób, ale jednak regularne, jeżeli dbamy o tą intymność, o tą bliskość fizyczną, która jest czymś więcej niż tylko krótkim jakimś takim aktem, gdzieś tam jakieś odprężenie czy coś, nie, satysfakcja, jeżeli głębiej do tego podejdziemy i rzeczywiście zrozumiemy, że to jest coś, co właściwie, no są różne płaszczyzny w małżeństwie, takiego porozumienia, więzi, intelektualne, emocjonalne, to jest wszystko bardzo ważne, ale tylko ta sfera jest czymś, co wyróżnia, mam nadzieję, i tak spośród wszystkich innych relacji. To jest zarezerwowane tylko dla nas dwojga i to bardzo buduje naszą bliskość, więc jest różnych dużo sposobów, o których tutaj nie ma czasu mówić, ale chociażby to, żeby tak jak się umawiamy i jak kiedyś się umawialiśmy na randki, nie? No to właśnie się umawiali na przykład na seks, nie? W małżeństwie, żebyśmy rozmawiali o tym, nie bali się, bo wiele małżeństw po prostu boi się, omija ten temat jak takiego słonia na środku sypialni, który im tam rośnie, a im bardziej on rośnie, tym oni bardziej udają, że go nie widzą i że i go omijają gdzieś tam pod ścianami już prawie, więc jakby rozmawiać, nawet jak się łzy poleją i będzie to trudne na początku, ale gdzieś, bo to też buduje naszą relację z zaufaniem, tak, gdzieś się odkrywać tutaj, ale też konkretnie umawiać się, nie? Nie czekać, aż oboje będziemy mieli ochotę, bo wtedy to może być naprawdę bardzo rzadki przypadek. I tak jak niektórzy mówią, jak mówimy o tym umawianiu się na seks w wykładach, niektórzy, a, ale to taki nieromantyczny, przecież seks taki powinien być romantyczny i w ogóle jak nas natchnie, nie? Natomiast my mówimy,
Słuchajcie, a jak się umawialiście na randki, kiedyś jeszcze przed ślubem, to czy to było nieromantyczne, żeby nie chodziliście po Warszawie czy po jakimś mieście i nie mówiliście, a jak nam się spotkamy się gdzieś po drodze, no to będzie randka. Nie, umawialiście się na konkretny dzień, konkretną godzinę i w konkretnym miejscu, no i to była super romantyczna randka. Więc dlaczego teraz jako małżeństwo nie możecie się umówić, że powiedzmy, no nie wiem, te środy i piątki albo weekendy, no każdy musi tutaj zgrać jakieś swoje potrzeby, że to będzie ten specjalny dzień dla nas i już od rana możemy myśleć o tym, nie? I się, bo to wszystko zaczyna się w głowie. A może wtedy zamiast nastawiać piąte pranie, to po obiedzie albo przed kolacją się zdrzemnąć 15 minut, żeby mieć czas i siły na tą właśnie randkę ze swoim mężem, nie specjalną. I naprawdę to się bardzo sprawdza. Tak. Kiedy w ogóle powinniśmy, jakby powinna nam się zapalić takie światełko, lampka, że coś złego dzieje się w naszym małżeństwie, bo co takiego powinno nas już zaniepokoić, że już coś się dzieje nie tak? Bo dużo tych małżeństw może nie być różne rzeczy. Na przykład jak mamy takie poczucie, myślę na przykład, że nie mamy o czym ze sobą rozmawiać, tak? Że to nas nie cieszy, że mamy nawet trochę czasu. Czasami na przykład kiedy jakieś małżeństwa prosiły nas o radę i one opowiadały, że no chcieli wyjechać na taki weekend dłuższy, żeby trochę podratować to małżeństwo i nawet czasami wracali wcześniej pokłóceni, bo się okazało, że kompletnie nie potrafią już, nie potrafią ze sobą rozmawiać. Więc to na przykład, jeżeli się łapiemy na tym, że jedyne tematy, jakie przychodzą nam do głowy, to są te tematy logistyczne, typu kto dzieci odbiera, co gotujemy, jakie zakupy, prawda, że nie ma już nic wspólnego, a jednocześnie też są tematy jakieś, które mamy z innymi ludźmi, tak, i ich jest coraz więcej. Więc myślę, że to może być taki sygnał. Może być taki sygnał też, że na przykład zaczynamy zwracać, myślę, to bardziej u mężczyzn, że zaczynamy zwracać jakoś odruchowo większą uwagę na inne kobiety, tak? I gdzieś tam w głowie się zaczyna nie to, że myśl o zdradzie, tak? Ale zaczyna się jakieś porównywanie, że ta, no właśnie to, co Ania mówiła, tak? Że w domu to widzę może żonę tak byle jak, a tutaj taka ładna koleżanka i tak fajnie się rozmawia, prawda? No trzeba pamiętać, że tutaj na tego typu sygnały trzeba być bardzo wrażliwym, bo potem, kiedy nasze, tak jak jest doświadczenie z innych małżeństw, które przechodziły już te poważne kryzysy, kiedy się zaczyna już moment takiego romansu pozamałżeńskiego, to jest to niezwykle trudne do uratowania. Tak? To znaczy nawet te sytuacje, kiedy są już naprawdę głęboki kryzys, że oni się po prostu kłócą, wrzeszczą na siebie i są wściekli, ale jeszcze nie ma tych osób trzecich, to jeszcze to jakoś można prostować, kiedy wchodzi, bo po prostu to, co Ania wspomniała, tak, że zaczyna się taka nowa faza, bardzo atrakcyjna emocjonalnie. Tak, ten związek nasz już jest pusty, czyli nie ma nic, co nas trzyma ze sobą. Tak? Oprócz kredytu, czyli oprócz takiej na razie deklaracji, bo mam, no tak, bo jeszcze mamy tutaj dzieci, bo może jestem osobą wierzącą, no to się nie wypada rozwieść, co powie rodzina i tak dalej. Ale to są, patrzymy, jak się przyjrzymy, to są już tylko takie argumenty zewnętrzne de facto. Ale wewnętrznie nic już mnie nie trzyma w tym związku, tak? To, co to współżycie, tak, to nawet niekoniecznie mam ochotę, bo ta osoba przestała mi się podobać, tak? Więc tu tylko właśnie o to chodzi, że no niestety najczęściej, kiedy są te kryzysy, to ta refleksja, raczej już ludzie mają taką refleksję wsteczną. No tak, tak, pamiętam ten moment, że pojechaliśmy, siedzieliśmy ze sobą, prawda, tam byliśmy, nawet poszliśmy na kawę czy tam na kolację, ale po prostu nie rozmawialiśmy ze sobą, tak? Więc tu warto być czujnym, na przykład to, co jest dużym błędem, kiedy ktoś, nawet myślę, to jest częste może u osób wierzących, że z góry zakładamy, że nas kryzys nie dotknie, tak? Że zdrada to jest absolutnie coś niemożliwego. Ja nie mówię o zdradzie już fizycznej, tylko zdrada, trzeba pamiętać, się zaczyna wcześniej, tak, że po prostu ktoś mi się zaczyna podobać, zaczyna myśleć. Jeżeli ja myślę, że to jest absolutnie wykluczone w naszym małżeństwie, przecież jesteśmy wierzący, jesteśmy zakochani, jesteśmy dobrą rodziną i tak dalej, no to taki element pychy
może być pierwszym tak, pycha kroczy przed upadkiem. Więc trzeba po prostu być czujnym. Nie chodzi o to, żeby być przewrażliwionym i wszędzie widzieć zagrożenia, ale przede wszystkim przyglądać się sobie, to znaczy jak ja patrzę na moją żonę, czy ona na męża, prawda? Czy ona jest dla mnie nadal atrakcyjna, czy ja lubię spędzać czas, a jak nie, no tutaj ta komunikacja to też oznacza konkretnie, że rozmawiamy na wszystkie tematy, rozmawiamy też na tematy trudne, nie zamiatamy pod dywan, bo takie nawet niekoniecznie podejrzenia o zazdrość, ale takie podejrzenia o zdradę, ale takie pretensje gdzieś tam, no tam gdzieś trochę flirtował na imprezie z koleżankami, ale dobrze tam, dla świętego spokoju nic nie powiem. No tak, to teraz nic nie powiesz, bo sobie na to pozwoliłaś, następnym razem nic nie powiesz, tak, potem, więc mówić, trzeba mówić, tak, jest to dla mnie przykre, ja źle się bardzo z tym czuję i tak dalej, tak. Cały temat oczywiście komunikacji, wiemy, to jest duża, też no, duża wiedza i myślę też wcale nie taka częsta, jak się mądrze kłócić, to znaczy jak się konstruktywnie pokłócić, tak, czyli nie unikać trudnego tematu, ale jak to zrobić konstruktywnie, a konstruktywnie to jest pierwsza, poza takimi rzeczami, które wiemy ogólnie, że są destrukcyjne, typu tam uogólnienia, ty zawsze, ty nigdy i tak dalej, ale pierwsza, tak jak nasze doświadczenie jest, pierwsza rada tutaj, to jest trzymać się pierwotnego tematu dyskusji, tak, czyli się żona ma pretensje, że mąż, nie wiem, kolejny raz bardzo późno wrócił z pracy, nie odbijamy piłeczki, że co z tego, że ja wracam, jak w domu nic nie zrobione, po co ja do tego domu będę wracał i się robi się przerzucanie, bardzo szybko wyrabiamy sobie małżeństwa takie z większym doświadczeniem, mają już takie wyrobione tematy, gdzie wiedzą jak tam drugą stronę, czym ukłuć, czym uderzyć, a ten temat pierwotnej dyskusji bardzo szybko schodzi z obiektywu i jest nieruszony. W rezultacie ten pierwszy temat jest nienaprawiony, a relacja się psuje poprzez to, że się pokłóciliśmy. I odwrotnie, kiedy się zajmujemy tym tematem, nie zawsze go rozwiążemy, ale jest duża szansa, że go rozwiążemy, a małżeństwo, które wychodzi, mówi się też, że małżeństwo, które wychodzi zwycięsko z jakiegoś nawet niewielkiego kryzysu, w ten sposób się wzmacnia i jest mocniejsze niż takie małżeństwo, które nigdy kryzysu nie przechodziło. Więc właśnie kiedy się tym tematem zajmiemy i nam się uda, albo też czasami być może się zgodzimy, że mamy różne zdanie. Zgodzimy się, że się nie zgadzamy. To wychodzimy z tego zwycięską ręką. Więc to jest taka, nie chcę powiedzieć prosta, ale w gruncie rzeczy no nie jest to wyrafinowane. To jest coś, co moim zdaniem dostępne dla każdego, żeby o tym pamiętać, żeby po prostu się kłócić, bo mówię, jeżeli ktoś mówi, nigdy absolutnie się nie kłócimy, no to może słabo, nie, może już ta relacja jest taka, że wam nie zależy po prostu. Mi się tutaj mówimy dużo o tym, o pracowaniu nad relacją, ale po to, żeby, no oczywiście to jest konieczne, tak, to jest jakby oczywiste, natomiast tutaj nie może być mowy o pracowaniu nad relacją bez pracy nad sobą, nie, każdego z małżonków. I tutaj oczywiście motywacje mogą być bardzo różne, płytsze, głębsze, nie? I no dobra, nic jej nie powiem, no bo będzie kłótnia, tak? No to wolę mieć święty spokój, no dobra, przemilczę, albo w drugą stronę, albo no dobra, no to kurczę, on znowu musi, no to się tutaj zgadzam, nie? I współżyję. No takie całkiem jakby na takim poziomie podstawowym. Oczywiście potem trochę głębsze, tak? Że no rzeczywiście, chociażby ta mentalność taka nierozwodowa, tak? Że mamy być razem do końca, no więc dobrze, ja staram się, tak, nawet jak jestem zła na męża, no to staram się uśmiechnąć, staram się tutaj, no i osoby wierzące oczywiście mają tą najgłębszą motywację, tak, że to jest nasze powołanie, nasza droga do świętości, jak powiedział kiedyś Jan Paweł II, że twoja droga do świętości właśnie, no, że twoje małżeństwo jest zawsze drogą do świętości, nawet czego nikomu nie życzymy, jeśli nieraz zamienia się w drogę krzyżową, ale wiemy wszyscy, że te krzyżyki są małe, większe, nie? Na co dzień, nawet w szczęśliwych, udanych małżeństwach coś tam trzeba dźwigać, na przykład chrapanie męża w domu, w nocy, nie? Gdzie właśnie, ja się śmieję, że ja tych krzyży małżeńskich mam bardzo mało, naprawdę, 30 lat małżeństwa i 10 dzieci, że mam cudownego męża, chociaż no oczywiście zawsze to, no, to wymagało pracy i ja nie mówię, że my się nie kłócimy, bardzo rzadko, ale nieraz coś tam zaiskrzy. No ale właśnie te krzyżyki chociażby i taki jest dylemat, nie? To przenieść się do innego łóżka, no nie chcę, ja chcę spać z nim, nie? No
chrapię, no więc noc, jak się ja obudzę tam z jakiegoś powodu i potem nie mogę zasnąć, dobrze, to jest mój krzyż, nie, dobrze, i zgadzam się, i chcę go mieć, nie, i w imię miłości do mojego męża, i że chcę spać razem z nim w sypialni, a nie się ewakuować z tego powodu błahego, natomiast wiadomo, że tego jest dużo i każdy z nas musi pracować przede wszystkim nad sobą, tak, nad swoimi emocjami. To, co Mark Gungor mówi w swojej książce Dziewięć małżeńskich rad, a każda warta milion dolarów, jako pierwszą i taką zasadniczą radę, i on jako terapeuta z ogromnym doświadczeniem mówi, gdyby tą radę stosowali małżonkowie, byłoby o połowę mniej rozwodów, a ta rada brzmi banalnie: bądźcie dla siebie mili. Proszę bardzo, wydawałoby się banał, no więc dlaczego tak nie robimy? I Mark Gungor mówi tak, po pierwsze, mówi, najgłupszą radą, jaką usłyszałem w moim życiu od innych terapeutów małżeńskich, jest: powiedz mu, co myślisz. Nie? Nie, przepraszam, powiedz mu, co czujesz, bo to jeszcze, co czujemy, to jest co innego niż co myślimy. No więc wiadomo, że czujemy bardzo różne sprawy. I nieraz jak takiego pana kiedyś z 50-letnim chyba stażem małżeńskim zapytano, czy on kiedykolwiek miał taką myśl, żeby się rozwieść ze swoją żoną, on powiedział: nie, rozwieść to nie, ale zamordować wiele razy. Więc czasami emocje na nas spadają i mamy ochotę zamordować tą drugą stronę. Naprawdę niekoniecznie musimy od razu... Gungor to nazywa wymiotowaniem emocjonalnym. Tak trochę może nieapetycznie, ale coś w tym jest. Że coś czujemy i natychmiast wywalamy. Tak? Natomiast po to jesteśmy ludźmi, żeby to przefiltrować przez jakiś filtr rozsądku. Czy to, co ja powiem za chwilę, będzie służyło zbudowaniu naszej relacji, czy wręcz przeciwnie. Trzeba patrzeć trochę dłużej niż te dwie minuty, kiedy ja poczuję chwilową ulgę, nie? Jak to w dłuższej perspektywie? Satysfakcję, że mu dokopałam i dowaliłam i w ten czuły punkt trafiłam znowu, nie? Także o to chodzi też, żeby być dla siebie miłym, tak jak potrafimy być miłymi dla uciążliwych klientów w firmie, czy dla policjanta, który nas gdzieś tam zatrzyma i uważamy, że niesłusznie, nie, dla dyrektora. Nigdy, a osoby, które są nam najbliższe i po prostu powinniśmy je traktować najlepiej, po prostu traktujemy nieraz najgorzej i uważamy, że mamy do tego prawo. O tym Gungor pisze, że osoby, które w kościele wszystkim znak pokoju przekazują, śmieją się, ręce do góry, alleluja i tak dalej, jeszcze po drodze z kościoła są w stanie wjechać do rowu, żeby nie przejechać wiewiórki, która wybiegła na... Potem wchodzą do domu i uważają, że ponieważ mają ten papierek tak zwany przysłowiowy, to mają też tam zapisane prawo do bycia chamskimi, niemiłymi i do wywoływania frustracji właśnie na tych najbliższych osobach. I wiele razy to wokół widzimy, nie? I to trzeba sobie w głowie przemeblować. Tak. A jeszcze tak na koniec, jeszcze chciałam zapytać takie już ostatnie pytanie. Co skłoniło Państwa, żeby pomagać innym małżeństwom, rodzinom? Skąd taki pomysł? Pytanie. Tak jakoś wyszło, tak jakoś wyszło, że no myślę, że każdy ma jakiś, to znaczy mieliśmy tak, rzeczywiście ta tematyka rodzinna, jakoś zawsze czuliśmy, że to jest coś dla nas bardzo ważnego. Bo rzeczywiście nawet jak myślałem, że początek był na Akademii Familijnej, ale tak nie było, bo początek to był właściwie na studiach, jak organizowaliśmy te wykłady dla innych studentów o tematyce rodzinnej, więc jakoś zawsze to było dla nas nam bliskie i coś na ten temat staraliśmy się czytać i myślę, że byliśmy dobrze naprawdę przygotowani tak mentalnie, przynajmniej teoretycznie do małżeństwa i jakichś takich podstawowych błędów nie zrobiliśmy, a potem tak, no, się, było, jakoś potoczyło. Tak się potoczyło, znaczy no, po prostu kiedy nas poproszono o jakieś tam pierwsze wykłady, to okazało się, że jakoś nie najgorzej one wychodzą, to już było naprawdę wiele, wiele lat temu. No więc robiliśmy kolejne tematy, więc w rezultacie już mamy wszystkie prawie możliwe tematy przerobione, jeśli chodzi o sprawy wychowawcze i małżeńskie, a w pewnym momencie to się stało po prostu naszą pracą zawodową, robimy to. No i nasze doświadczenie rodzinne bardzo tu pomaga, nie? Już jakby stażu małżeńskiego prawie 30-letniego i właśnie tego, że mamy 10 dzieci, nie, to też na pewno, i mamy jeszcze do niedawna dwie babcie na pokładzie, teraz już jedną mamy, Janusza, która z nami mieszka, moja mama zmarła,
też miała demencję głęboką, opiekowaliśmy się nią przez kilka lat, natomiast właśnie mama Janusza cały czas jest, więc jakby te wszystkie nasze doświadczenia są po coś i doświadczenie też utraty, bo mamy czworo dzieci jeszcze w niebie, tak? Jedną zmarło w powietrzu, więc oczywiście są wszystkie takie osobiste doświadczenia, które nas gdzieś tam rzeźbią, kształtują, ale potem też się przydają jakby w tej pracy z innymi, więc jakby to chyba gdzieś każdy człowiek ma swoje powołanie, gdzieś tam swoją drogę przeznaczoną, sztuką jest jakby odnaleźć, gdzieś się w to wpisać, bo wtedy to życie rzeczywiście jest spełnione i szczęśliwe. No i właśnie i te wszystkie nasze doświadczenia każdego z nas, tak? Pani też do tych właśnie tutaj webinarów czy podcastów, nie wiem, doszła jakąś swoją drogą, prawda? Każdy z nas ma jakąś swoją drogę, która właśnie jakby kształtuje jego, ale też która pomaga mu potem lepiej służyć innym. Tak, to scenariusz jakby układa Pan Bóg, a my idziemy, poddajemy się temu i potem widać piękne owoce. I chwała Panu, że Państwo też tak pięknie służą innym małżeństwom, rodzinom. I tak już na zakończenie, jakby Państwo mogli króciuteńko pomodlić się za wszystkich oglądających, którzy zmagają się z mniejszymi, większymi kryzysami, którzy też może tracą nadzieję, czy wyjdą, czy też małżonek wróci. To tak krótko. Dobrze, no polećmy opiece Bożej, polećmy też błogosławionym ulmom, ja jestem wielką tutaj fanką ich, którzy wiedli piękne życie rodzinne, heroiczne, służąc innym i budując swoją miłość małżeńską. Powierzmy te wszystkie małżeństwa, które przechodzą trudności, o to, żeby nie traciły nadziei, żeby wierzyły w tą łaskę sakramentu, która jest potężna, żeby zawsze wiedziały, że właśnie to jest, że są, nie są sami, że jest z nimi zawsze właśnie Chrystus, który ich wspiera, a nieraz też jakby niesie na rękach, żeby nie tracili nigdy nadziei, żeby wierzyli, że mocą swojej miłości, mocą sakramentu są w stanie pokonać wszystkie przeciwności, chociaż nieraz nie jest to łatwe. I módlmy się za te małżeństwa, które są na fali wznoszącej, którym wydaje się, że ich miłość właśnie sama będzie się tutaj toczyła, żeby pamiętali, że właśnie trzeba wkładać w to wysiłek, że właśnie potrzebna jest ich praca, ich współpraca z Panem Bogiem. Także polecajmy ich wszystkich opiece Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Amen. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo za Państwa świadectwo, tą piękną rozmowę i wierzę, że oglądający zaczerpną wiele wskazówek, wiele mądrości od Państwa. I niech Pan Państwu błogosławi w tej pięknej posłudze małżeńskiej i rodzinnej. I dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Dziękujemy.